możesz porozmawiać o konferencji prasowej i po ważeniu, oficjalnej ceremonii ważenia. Mocno pracujecie, jeżeli chodzi o grupę Tymex, nad tym, żeby te widowiska wyglądały coraz lepiej. Dziękuję Ci bardzo, że to zauważasz. Jesteś profesjonalistą. Staramy się to robić jak najlepiej, dźwigać swój poziom. Chcemy przyciągać nie tylko poziomem sportowym, ale również jakością naszych gal. No nie od dziś wiadomo, że widowisko jest ładnie opakowane, no tak już jest skonstruowany ten rynek. Zmieniacie troszkę filozofię. Żebyśmy rozdzielili to. Jakby na pierwszy ogień poszła produkcja gali. Gale wyglądały zupełnie inaczej kiedyś, teraz zupełnie inaczej wyglądają, a teraz zaczynacie dbać o takie szczegóły jak konferencja, jak ważenie. Myślę, że też mamy wokół siebie ludzi, którzy nam podpowiadają. Jesteśmy otwarci na propozycje innych ludzi, młodych, którzy no, wnoszą coś nowego. My słuchamy ich z uwagą i wyciągamy też wnioski z każdej gali. To też pokazuje, że jesteście otwarci na różnego rodzaju sugestie. No to wynika, że no, bardzo dobrze generalnie, tak? No, jak najbardziej. Słuchamy wszystkich, słuchamy i jesteśmy otwarci. Chcemy robić coraz lepszy produkt, chcemy konkurować, bo przecież świat się rozwija, idzie do przodu, technika, technologia. Coraz lepsze światła i to robimy. No i teraz jakby progres jest w szybkości gal, no bo tutaj mamy jedną galę, mówimy o Częstochowie, a za chwilę kolejna gala, mówimy o Łomiankach. Jest to narzucone też troszeczkę, przyjęliśmy taką konwencję od telewizji i dostosowujemy się do tego i robimy, jesteśmy w stanie to zrobić. Mówię, mamy już team, mamy team. Tak. Który potrafi się tak zgrać i zrobić dobry produkt. Tak, mamy team i chciałbym tutaj z tego miejsca też wszystkim naszym znajomym, przyjaciołom, pracownikom też podziękować, bo mówię, to jest już naprawdę bardzo profesjonalna grupa maszyna. Dobra. Dziękuję.